Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Łukasz Chrobot, prezes MMKS Jutrzenka Płock. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. I Marek Wojciechowski, wiceprezes Jutrzenki. Dzień dobry, witam. Nie da się ukryć, że Jutrzenka od kilku lat była w dość kiepskiej formie. Postawiliście teraz na nowe otwarcie. Łukasz, ty jesteś przedsiębiorcą, radnym. Po co ci to było? Po co mi to było? Panie redaktor, to są kolejne wyzwania, to jest życie. My lubimy, że tak powiem, nowe wyzwania i nowe zachcianki, nowe jakieś przedsięwzięcia. I tak naprawdę z człowiekiem, który siedzi obok mnie, robimy wszystko, żeby ta Jutrzenka odrodziła się i w dzisiejszej tragicznej sytuacji finansowej podniosła się. Jest to dość nicujące w tym przypadku, tak naprawdę. No, Łukasz, myślę, wiele osób potwierdzi, że w takich rzeczach organizacyjnych gdzieś tam, czy z chłopakami, nie wiem, z Football Gangu, z krwiodawstwem, z innymi stowarzyszeniami, także z radami osiedla, mieszkańców, grupami jakimiś formalnymi, nieformalnymi, działało od dawna, tylko do tej pory było to na zasadzie wspierania kogoś, tak? Dziś jest ten moment, gdzie też Łukasz od pewnego czasu myślał o tym, żeby Jutrzenkę gdzieś tam wspomóc. Dziś jest ten idealny moment, żeby po prostu to zrobić i nie w formie może już właśnie takiej wspierającej kogoś, tylko wziąć troszeczkę tego na siebie. Tak naprawdę temat Jutrzenki między nami chodził już od 2 lat, żeby wziąć sprawy w swoje ręce tak naprawdę i spróbować przyciągnąć sponsorów, poprawić sytuację finansową, a tak naprawdę postawić sobie jeden jasny cel i spróbować swoich sił z drużyną, którą tak naprawdę dzisiaj współpracujemy, czyli mowa o zarządzie. Myślę, że powolutku, małymi krokami Jutrzenka się odrodzi. Jutrzenka się odrodzi. Mhm. No są już pierwsze wzmocnienia w drużynie, chociaż ten ostatni mecz z MKS Oknoplast Gniezno był przegrany, to jednak prognozy są dość optymistyczne, bo ta przegrana nie była aż tak drastyczna. Jak oceniacie obecnie kondycję Jutrzenki? Jak wy to widzicie? Marek, zacznij. Znaczy pod kątem sportowym powiem szczerze, że ten wczorajszy mecz na pewno pokazał, że jest duży potencjał w zespole. Wbrew pozorom. Oczywiście są jakieś, bym powiedział delikatnie, braki fizyczne, tak? I tutaj nie da się tego pominąć. My tego też jakby mamy dzisiaj dużo, ale zespół pracuje na tyle, ile może. My dzisiaj też nie jesteśmy takim stuprocentowo profesjonalnym klubem i to też trzeba sobie powiedzieć wprost, że my nie jesteśmy klubem, który ma możliwości trenować 2 razy dziennie, czy być po prostu cały czas na bieżąco. U nas dziewczyny pracują. Jutrzenka to jest dodatek, pasja często i taka realizacja siebie niż po prostu praca, tak? I to też będziemy chcieli oczywiście stopniowo to zmieniać, ale to długi proces przed nami na pewno. Potencjał jest, powroty czy Edyty Harzyńskiej, doświadczonej zawodniczki, która no wiele sezonów w Superlidze na najwyższym poziomie, w bardzo mocnych klubach to też, bo ona nie była tam w klubach, które grały sezon w Superlidze i spadały, tylko granie w Mistrzu Polski, no to też za sobą dużo niesie, czy Ola Stasia, która naście lat grała w Jutrzence. To są duże, duże na pewno wzmocnienia zespołu, ale nadal są braki kadrowe, bo też nie ma co tutaj przekłamywać rzeczywistości. No jeśli chcemy być mocniejsi, no to my dzisiaj musimy pomyśleć o tym, jak ten zespół wzmocnić i porozmawiać z trenerem, ustalić jakiś wspólny kierunek. Oczywiście te rozmowy już gdzieś tam powoli się zaczynają, ale to na razie raczej w pomysłach niż w realizacji. Uważam, że potencjał jest duży. Przeciwnik nas zweryfikował, możemy powiedzieć. Natomiast tam też trzeba powiedzieć wprost, tam też były dobrane zawodniczki z Superligi. To jest bezpośrednia drużyna, która wczoraj wzmocniła
Okno, Plas, Gniezno, no to, to jest zespół dzisiaj numer 4 w lidze, także to w ekstraklasie, więc my się nie mamy czego wstydzić. To oczywiście pojawił się przestój 15-minutowy, gdzie my nie zdobyliśmy bramki i było ciężko, no ale tak naprawdę przez 70% tego spotkania to my prowadziliśmy, więc to uważam, że jeśli tą kadrę uda się wzmocnić, mam taką nadzieję, że to się w przyszłości uda, no to będzie dobrze. Jednak dzisiaj stąpamy mocno po ziemi, bo dla nas ważniejsze jest na dziś wyjść z problemów, o czym tutaj Łukasz wspomniał i to jest priorytetem. Potem będziemy myśleli, jak to zrobić, żeby za rok być tym zespołem, jakim dzisiaj jest choćby ekipa z Gniezna. No, funkcjonowanie klubu to nie tylko stricte sport, ale też i pieniądze. Wam udało się pozyskać już kilku sponsorów, no ale wiem, że to jeszcze w tej sytuacji klubu jest dużo za mało. Powiedz, jak wygląda w ogóle funkcjonowanie klubu od takiej strony finansowej? Na co te pieniądze są potrzebne? Dzisiaj to wygląda przede wszystkim od strony organizacyjnej także. Powiedzmy, ogromne kwoty pożera transport. No to... Przede wszystkim, tak? Bo to nie jest tylko drużyna seniorska. Tam mamy i grupy młodzieżowe trzy i one jeżdżą co tydzień, czasami dwa razy w tygodniu. Mamy, powiedzmy, trzy drużyny młodzieżowe, no to jesteśmy pewni, że w tygodniu mamy dwa wyjazdy. Dochodzą seniorki. No niestety, to jest bardzo duży koszt. No i też hala, tak? No bo według stawek miejskich, tak jak wszystkie kluby w Płocku, ponosimy koszty. Natomiast mając dzisiaj cztery drużyny, no to, to są bardzo duże koszta. I ten transport na dziś plus właśnie opłaty wyjazdowe, to jest duży, duży koszt. I trzeba przyznać też, że to są duże zaległości, które tak naprawdę nas trafiły, które wzięliśmy na barki i dzisiaj trzeba to odbudować. Często, w cudzysłowie gęsto, gdzieś idąc na ulicy, czy gdzieś u siebie w pracy, ktoś przychodzi i mówi do mnie: cześć prezesie, nie ma cześć Łukasz, tylko cześć prezesie. Wszyscy ci ludzie w cudzysłowie myślą, że dzisiaj ktoś przejął klub, ma tam nie wiadomo jakie pieniądze i będzie nim zarządzał tak naprawdę, a może jeszcze zyskał z tego profity tak naprawdę. To nie jest tak. Ja odpowiadam każdemu, kto mnie tak wita, że może na prezesa to kiedyś przyjdzie czas. Na razie to trzeba odbudować wszystko, wszystkie te tyły, które są dzisiaj na porządku dziennym, bo to trzeba wprost sobie powiedzieć. My ten klub wzięliśmy w tragicznej sytuacji finansowej i to nie ma w tym momencie o tym co mówić, tylko po prostu dajemy dwa kroki do przodu, jeżeli chodzi o sponsorów, o partnerów, o ludzi dobrej woli tak naprawdę, bo ci ludzie są. Ci ludzie są ze względu na to, że sami odbieramy telefony, że chcą się z nami spotkać, chcą nam pomóc, czy to jest woda, czy to są piłki, czy to są nawet stroje, o których jest mowa teraz w tym momencie na dzień dzisiejszy, a przede wszystkim ludzie chcą pomóc finansowo i w formie reklamy jakiejkolwiek, w formie wszystkiego jesteśmy w stanie siadać, rozmawiać, czy to jest przykładowa złotówka, czy to jest 10 zł, czy to jest 100 zł. My zabieramy wszystkie pieniążki od danych sponsorów ze względu na to, że trzeba zapłacić w dniu dzisiejszym transport, trzeba opłacić halę, tak jak Marek powiedział, i trzeba budować to na przyszłość. Znaczy ja jeszcze tutaj dodam, że patrzyłem sobie historycznie, jakie fundusze pozyskiwała Jutrzenka z grantów miejskich, tak? No to powiem szczerze, znaczy z tych ofert konkursowych na kluby sportowe, no to ostatni sezon bodajże było 90 tysięcy. Tutaj mogę się mylić i dzisiaj ja podsumowując kwoty, które są nam potrzebne, no to od razu mówię jasno, że ta kwota pozyskana to jest po prostu pokrycie kosztów hali i transportu na sezon, tak? I tych pieniążków nie ma, no bo to takie są kwoty, że my pozyskujemy grant, który tak naprawdę możemy powiedzieć, że w połowie oddajemy z powrotem do miasta. No i to tak, takie są realia, no może nie w połowie, tak? No gdzieś tam w 30% i do tego dochodzi transport. I za co tak naprawdę dziękujemy. No i tego, bo... i tego, powiedzmy, konkursów, do których się Jutrzenka w przeszłości zgłaszała, no to nie są fundusze, które... To może jest fundusz, jeśli by jakiś klub pozyskał, powiedzmy, te 90 tysięcy i miał tylko grupę seniorską,
to super, tak? To można sobie radzić. Natomiast mając jeszcze grupy młodzieżowe, to już nie jest tak kolorowo. Też są składki, wiadomo, członkowskie, tak? Dla osób z grup młodzieżowych. No ale tam dochodzą też badania lekarskie, opłaty licencyjne, trzeba kupić stroje, piłki, tutaj co Łukasz mówił i tak dalej, to... Bo ten koszty są ogromne. Koszty są ogromne. Tak dzisiaj jak każdym... kupimy piłki za 30 zł. Tak piłka jest. Dobra kosztuje 100 zł. Jeśli kupimy za 30, to za miesiąc trzeba ją kupić po raz drugi. To no ale biorąc pod uwagę znaczenie sportu w życiu młodzieży i dorosłych kobiet również, to myślę, że to jest bardzo ważne, żeby Jutrzynka jednak utrzymała się. Zresztą no Płock zawsze był dumny z tej piłki ręcznej i kobiet, i mężczyzn. Tak i chyba powinno tak zostać. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby to się rozwijało. I w związku z tym, jakie macie plany rozwojowe? Gdzie widzicie Jutrzenkę, nie wiem, za rok, gdzie za 5 lat? Czy za rok, to trzeba chyba już jasno mówić, bo my gdzieś tam jesteśmy też na etapie rozmów, to co Łukasz wspomniał, z różnymi firmami. Transferowe, gdzieś tam bardziej są planowane niż liczenie kosztów bardziej, tak? Ile dana zawodniczka, którą by chciał trener, będzie nas kosztować. No bo to też jest o tym mowa. My dzisiaj nie mamy takiego bezpośredniego zaplecza młodzieżowego, żeby bezpośrednio, powiedzmy, zawodniczka wchodziła i stawała się ważnym ogniwem zespołu. To, mam nadzieję, będzie się działo, bo my też nie zapominamy, że tam u dołu trzeba pracować. Trzeba też podkreślić to, że w Jutrzence tak naprawdę jest nasza młodzież. I to jest od podstaw to, co Marek wcześniej powiedział, że te dziewczyny zostaną tutaj, powiedzmy w cudzysłowie, w otwarcie trzeba sobie powiedzieć, będą chciały dalej grać. Mamy swoje dziewczyny z Płocka, swoje dzieciaki, swoich dzieciaków tak naprawdę, które grają. Jest to gdzieś 60-80 dzieciaczków, dziewczyn i z tego będzie można też w późniejszym czasie korzystać. No. Znaczy do tego musimy dążyć, bo dzisiaj nawet spojrzymy na pierwszy zespół Jutrzenki. To są zawodniczki z Jutrzenki. Tak jest. To są wychowanki Jutrzenki. Tutaj nie ma osoby z zewnątrz dzisiaj. Natomiast jeśli chcemy podnieść poziom sportowy na dziś, no to nie ominiemy tego tematu. Niestety chwilowo tego tematu nie ominiemy, musimy to sobie skalkulować, jak to wygląda i cel jest jasny, bo my też tutaj, jest jeszcze drugi wiceprezes Marcin Sieczkowski, my sobie siedzieliśmy, rozmawialiśmy w gronie osób i musimy coś zrobić, żeby ten poziom obecny przeskoczyć i jeśli chcemy, żeby Jutrzenka się rozwijała, no to musimy, powiedziałbym, w trybie natychmiastowym awansować. My przejmując klub, sobie postawiliśmy jasny cel. To ma być progres. Dokończmy sezon, siadajmy, rozmawiajmy ze sponsorami, którzy są przygotowani, którzy nas zapraszają po sezonie i, jak to mówią w kuluarach, jedziemy z tematem. Ze względu na to, że jeżeli ma być to na tym samym poziomie lub wyprostowanie jakichś finansowych tematów poprzednich rządów i bycie w tym samym miejscu, no to pani redaktor zapytała, po co to mnie, po co to Markowi, dlatego mówimy, my chcemy progresu, my chcemy iść dalej i jasno sobie stawiamy cele. Trzeba przyprowadzić 3-4 dobre zawodniczki, lepsze, znaczy do pomocy dziewczynom i walczymy w przyszłym sezonie o awans do Ligi Wyżej. Tak jest. Nie no, musimy tam iść, bo to też musimy, jest... Musimy, bo jeżeli to ma stać w miejscu, to proszę państwa, no... To jest też mowa o tym, że jak my chcemy pozyskiwać lepszych sponsorów, ale oczywiście, no to kto też stoi w nie miejscu, możemy się, się cofa, tak naprawdę. Jest, to też nie możemy mówić ludziom, że no zostaniemy, jakoś to będzie i tak. Nie, musimy iść dalej. My dzisiaj oczywiście też jeździmy po Polsce. Natomiast jeśli pójdziemy ligę wyżej, to będziemy jeździć jeszcze dalej i też te koszta wzrastają. Ci, którzy się z nami reklamują, będą widoczni dalej. I to o tym mowa. Są kibice, tak? Jest potencjał. Wczorajszy mecz to pokazał. Jeśli są kibice, to mam nadzieję, będą sponsorzy. Jeśli będą sponsorzy, to będą wzmocnienia. To są wszystko naczynia powiązane. Ja się cieszę, że także wasza redakcja chce z nami współpracować. Zawsze współpracowaliśmy i będziemy. Tak jest. Musimy iść dalej i zacisnąć zęby po prostu. Dzisiaj jest trudny moment, ale mam nadzieję, że no... Zakładaliśmy sobie, że do końca czerwca to wyprostujemy. Tak realnie jest. Dzisiaj myślę, możemy ten czas skrócić. Nie będę tutaj rzucał datami, natomiast idziemy w dobrym kierunku, a teraz musimy
zacisnąć zęby po prostu. I działać. Działać dalej. Przede wszystkim jest zapał w nas i każdy z nas gdzieś tam zjadł troszeczkę na tym podwórku płockim, jeżeli chodzi o organizację eventów, czy sportowych jakichś rzeczy, czy gdzieś w jakiejś, tak jak Marek wcześniej powiedział, działał w jakiejś grupie formalnej czy nieformalnej. Mamy, że tak powiem, obok stadion na Łukasiewicza, mamy halę, gdzie, tak jak sobie powiedzieliśmy, Płock stoi piłką ręczną. Nie zapominajmy, że Miami też jest bliżej troszeczkę do piłki nożnej, znaczy dużo, dużo, ale no mamy ten potencjał tak naprawdę. Trzymam w takim razie kciuki, żeby tych sponsorów było jak najwięcej. Zachęcam oczywiście płockie firmy do wspierania Jutrzenki, bo na pewno warto, a ze swojej strony obiecuję, że Petronius będzie z wami zawsze. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Moimi gośćmi byli Łukasz Chrobot i Marek Wojciechowski. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, zapraszamy na mecze Jutrzenki i dziękuję za wczorajszy mecz.